Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Otwieram 39. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 23 lutego. Jest to dzień dzisiejszy. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Uprzejmie informuję, że sesja odbywa się w trybie zdalnym ze względu na istniejącą jeszcze tutaj ograniczenia i pandemię. Witam Wysoką Radę, witam wszystkich radnych, witam również pana burmistrza pana Jacka Kostkę, witam sekretarza pana Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik naszego miasta, panią Edytę Jarmoluk i witam również pana inspektora Edwarda Drymucha. Witam również media, które przybyły na dzisiejszą sesję, Bartsat. Informuję, że protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Sylwia Staszewska. Informuję Wysoką Radę, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję również, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Informuję również, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet. Jest również rejestrowany obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję również Wysoką Radę oraz przybyłych tutaj gości, że uczestnicząc w obradach sesji Rady wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń technicznych. W przypadku, kiedy będą problemy w tych głosowaniach, wówczas głosowanie będzie imienne. To tyle tytułem wstępu. Informuję również Wysoką Radę, że do porządku obrad, który państwo otrzymaliście, doszły jeszcze dwa punkty. Te dwa punkty były przez nas omawiane na poszczególnych komisjach. Wiemy o tym dobrze i po prostu teraz te punkty będą procedowane. Ten punkt dodatkowy, który będzie w punkcie 8, będzie dotyczył opinii w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Temat ten był omawiany tutaj na komisjach. I dodatkowy punkt 13 będzie dotyczył udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Ten punkt również był na naszych komisjach omawiany. W związku z powyższym, kto z państwa jest za tym, żeby te punkty doszły do porządku obrad? Ja później odczytam cały porządek obrad. Dobrze, mam tutaj podpowiedź techniczną od pani Sylwii. Ja przeczytam teraz porządek obrad, jak będzie wyglądał i zagłosujemy, bo tak jest przygotowana nasza maszyna do głosowania. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad w tym momencie następuje. Mam informację, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, więc mamy kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Przedstawienie porządku, przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Miasta. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021. Punkt 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2021. Punkt 7. Przyjęcie planu współpracy zagranicznej miasta Górowo i Ławeckie na rok 2022. Punkt 8, który będzie wprowadzony dodatkowo, opinia w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Punkt 9 jest bez zmian i przedstawia się następująco. Punkt 9 dotyczy naszych wszystkich uchwał. Będzie dotyczył w punkcie 1 zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035,
Kolejny punkt, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Punkt trzeci, zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Punkt czwarty, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym i tutaj takich mamy tutaj punktów 5. To będą dotyczyły wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli. Podpunkt 9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Podpunkt 10. Rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Górowo Iławeckie w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Była to petycja i tutaj bardzo poproszę pana radnego Bachanowicza, jeżeli będzie pan w stanie, bo wiem, że jest pan teraz na łączach również, pan przedstawi ten podpunkt, bo to trafiło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podpunkt 11. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w roku 2022. Podpunkt 12. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczał w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Górowo Iławeckie. Podpunkt 13, ten, który będzie dodatkowy właśnie, udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Tutaj punkt już będzie 10, sprawy różne i punkt 11, zamknięcie obrad. Tak Wysoka Rado przedstawia się na dzisiejszą sesję nasz porządek. Widać, że będziemy tutaj mieli co robić, bo tematów jest dużo. W tym momencie poproszę o zagłosowanie nad porządkiem obrad ze zmianami. Kto jest za przyjęciem porządku ze zmianami? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Mam już wyniki głosowania. 15 radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad ze zmianami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do naszego punktu kolejnego dzisiejszej sesji. Jest to przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Miasta. Protokół z 38 sesji Rady Miasta został Państwu przesłany. Również był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu z 38 sesji Rady Miasta bez odczytywania. Dziękuję. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. W tej chwili poproszę pana burmistrza o skontaktowanie się przez łącze internetowe, albowiem pan burmistrz przedstawi informacje z prac między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza. Panie burmistrzu. Bardzo proszę o przedstawienie informacji. Tak jest. Sprawozdanie burmistrza miasta Górowo Iławeckie za okres od 22 grudnia do 23 lutego 2022 roku. Realizacja uchwał Rady Miasta w bieżącej kadencji uchwaliła Wysoka Rada 255 uchwał, z czego zrealizowaliśmy 199, natomiast 56 uchwał jest w trakcie realizacji. I tak z takich najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to 5 stycznia mieliśmy pracę w ramach Stowarzyszenia Polskie CITES nad strategią dotyczącą nowej
Europejskiej. W tej chwili mamy jakby efekt tej pracy też dlatego, że Zarząd Województwa zaakceptował naszą fiszkę projektową, która obejmuje prawie kolejne ponad 300 milionów złotych dla miast Zitaslow. Jeśli chodzi o Górowo i Łowieckie, to są dwa kluczowe projekty, czyli bardzo duży remont, termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum, tak, czyli szkoła podstawowa przy ulicy Sikorskiego i budynek przedszkola miejskiego. W sumie to jest blisko 12 milionów złotych projekty i to będą pieniądze zasadniczo bezkonkursowe. Jak w skrócie mówię, to rozwiązanie, które jest przyjęte przez Zarząd Województwa, jest nieco bardziej skomplikowane, ale to są zagwarantowane środki na dzień dzisiejszy dla samorządu Górowa i Łowieckiego. Te prace nadal trwają, natomiast tak jak mówię, te projekty są zaakceptowane, ta fiszka i finansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest również zagwarantowane. No, myślę sobie, że możemy sobie pogratulować wspólnej pracy, bo te projekty wybieraliśmy razem i myślę sobie, że są dwa najważniejsze obiekty publiczne, które wymagają kolejnych poważnych remontów. Od 11 stycznia we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaczęliśmy pracę nad pomocą mieszkańcom w wypełnianiu dokumentów dotyczących dodatku osłonowego. No i udało nam się to przeprowadzić. Były dyżury pracowników w piwnicach ratuszowych. 17 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące jubileuszowego festiwalu w Lubawie z okazji 15-lecia Polskiej Sieci Miast Zitaslow. 26 stycznia pracowaliśmy nad współpracą międzynarodową organizacji pozarządowych. 7 lutego odbyłem spotkanie z panią dyrektorką Koplińską Olsztyńskiego ROPS-u. Jeśli chodzi o takie ważne rzeczy, to trwają dwie duże inwestycje w mieście. Gimnazjum i szkoła podstawowa, przepraszam, gimnazjum, ośrodek. Szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej i ośrodek kultury. Jedna inwestycja się kończy, druga jest w trakcie zaawansowanego początku. I to wszystko, jeśli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza. Czy ktoś z państwa miałby pytania do pana burmistrza w tym temacie? Nie widzę. Dziękuję bardzo za informację przedstawioną przez pana burmistrza. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu dzisiejszych obrad. Jest to punkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021. Temat ten był przedyskutowany na naszych komisjach. Sam osobiście pan przewodniczący Miejskiej Komisji, pan Petrecki Roman, przedstawiał, łączył się z nami internetowo i przedstawiał bardzo szczegółowo to sprawozdanie. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. Sprawozdanie było przyjęte, przedstawione, także znamy jego treść. Przechodzimy zatem do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021? Zechce zagłosować. Jesteśmy w trakcie głosowania. Czekamy jeszcze na głos pani radnej Januszczak Anny. Dziękuję bardzo. Informuję państwa, że sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało przyjęte w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, tak jak co roku o tej porze, będzie dotyczył przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2021. Tutaj również temat był ten omawiany szczegółowo na naszych komisjach. Było przedstawione, jest tabelka, jak to wszystko wygląda, jest wszystko tak, jak powinno być. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zabrać głos?
Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania, do przyjęcia informacji z przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Proszę o zagłosowanie w tym temacie. Dobrze, przyjmuję. Pan Rafał Gajdamowicz, radny, jest za. Nie, nic takiego konkretnego. Pani Sylwio, proszę o głosy, bo nie widzę. Czekamy jeszcze na głos pani Wierzbowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informacja o wynagrodzeniach nauczycieli została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad. Jest to punkt 7. Przyjęcie planu współpracy zagranicznej Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie na rok 2022. Mamy tutaj, znamy, jak to będzie wyglądało współpraca zagraniczna miasta Górowo i Gminy Górowo i Ławeckie z zagranicą. W tej chwili sytuacja zagraniczna, tak jak wiemy, jest bardzo tutaj napięta i nie wiem, czy tutaj niektóre aspekty tutaj się odbędą, bo tutaj mamy wymianę młodzieży rosyjskiej, mamy tutaj możliwość przyjazdu rolników delegacji niemieckiej. Generalnie plany są współpracy zagranicznej na rok 2022. Na razie nic nie zmieniamy tutaj. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Jeżeli można, panie przewodniczący, Rafał Wiadomowicz. Bardzo proszę. Bo nie wszyscy radni, że tak powiem, uczestniczą w pracach Komisji Oświaty. Tam była dyskusja i ja tutaj jak najbardziej jestem za współpracą, tak. Ale jeszcze poprosiłem, wniosłem takie uwagi, żeby jeszcze bardziej jakby uszczegółowić współpracę w obszarze sportowym, szczególnie z klubem Zwierzę, z którym kiedyś też mieliśmy jakieś tam kontakty sportowe, także to jest taka moja sugestia, żeby iść jeszcze bardziej w tym kierunku, bo my też mamy tutaj dyscypliny sportowe i myślę, że razem jeszcze moglibyśmy się wiele od siebie nauczyć, zarówno, że tak powiem, goście z zewnątrz, jak my też również od nich. Także też złożyłem taki wniosek, żeby przy wyjazdach, przy przyjazdach gości też były osoby, z którymi można by było ustalić jakiś tok pracy i jakieś tam podjąć merytoryczne decyzje dotyczące właśnie tej współpracy. Szczególnie chodzi mi właśnie tutaj pod kątem sportu, żebyśmy też coś z tych wyjazdów przywieźli tutaj dla mieszkańców pozytywnego. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, jest to cenna uwaga. No w tej chwili nie ma takiej tutaj współpracy. Ja tylko przypomnę, tak może pokrótce, jak ta współpraca zagraniczna będzie wyglądała, planujemy, jak będzie wyglądała na Dni Górowa. Planujemy delegację z naszego zaprzyjaźnionego miasta Fierden. Tutaj również było zaproszenie, będzie ewentualne do Bagriatonowskach na naszych zaprzyjaźnionego i do Harachowa. Więc tutaj no, nie wiadomo, jak te dwa państwa, Rosja, Ukraina, tutaj będą tutaj na nasze zaproszenia będą odpowiadały. Mamy również tutaj planowany wyjazd do Fierden młodzieży. Tutaj jest planowany wyjazd 15 osób. Również tutaj planowana była, bo była taka współpraca młodzież rosyjska. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Planowana jest również wyjazd do naszego miasta partnerskiego, do Fierden. I tutaj w okresie sierpnia tego roku planowana jest wymiana rolników i strażaków. Delegacja 8-10-osobowa niemiecka. I tutaj, tak jak mówił pan Rafał Gajdamowicz, no nie ma sportowców, ale myślę, że to jest ciekawy kierunek i w czasie tutaj Dni Górowa, jeżeli będzie delegacja z miasta Fierden, można byłoby tutaj przy pomocy tutaj pana burmistrza tutaj przekazać tą informację, że bylibyśmy zainteresowani wymianą również sportową. Tak to wygląda. I tutaj jeszcze, o, na drugiej stronie jeszcze zapomniałem, mamy tradycyjne tutaj również nasze miasto zaprzyjaźnione, Harachów na Ukrainie.
tutaj również delegacja ewentualnie by się udała, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo wszyscy śledzimy z niepokojem wydarzenia na Ukrainie. Dobrze, przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do zatwierdzenia przyjęcia do wiadomości planu współpracy zagranicznej. Proszę o zagłosowanie w tym temacie. Dziękuję. Jednogłośnie współpraca została zatwierdzona. Zobaczymy w trakcie roku, jak to będzie wszystko wyglądało. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do punktu naszego dodatkowego. Jest to opinia w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Temat ten był omawiany na naszych komisjach. Tak jak co roku Komenda Powiatowa w Bartoszycach zwraca się z uprzejmym pismem o możliwość rozważenia wzięcia udziału w zakupie sprzętu transportowego. W tym roku również takie pismo wpłynęło z Komendy Powiatowej w Bartoszycach. Zostało podpisane przez zastępcę komendanta młodszego inspektora Roberta Zabulskiego. Taka okazja w tym roku się nadarzyła. Ja tylko przypomnę, że nasza gmina otrzymała 500 tysięcy od pana wojewody za akcję szczepień covidowych. Te pieniądze trafiły już do naszego miasta i mogą być przeznaczone tylko na walkę z covidem. Tutaj również doszliśmy do wniosku, że nasi policjanci jak najbardziej brali udział w akcji covidowej. W pewnym momencie tutaj tak mieliśmy informację, około 120 osób było kontrolowanych, czy spełniają kryteria kwarantanny przez policję, także jak najbardziej policja była w to wszystko zaangażowana i jest decyzja pozytywna, aby w tym roku mamy takie pieniądze, żeby takie pieniądze dla potrzeby Komendy Powiatowej Policji zabezpieczyć. Oczywiście w porozumieniu z Radą Gminy Wiejskiej Góry Wojewódzkie. Mamy informację również, że gmina również będzie partycypowała w tych kosztach. I pozwólcie, Wysoka Rado, że przeczytam opinię Rady Miasta z dnia 23 lutego, jest to dzień dzisiejszy, w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Rada Miasta Górowa i Ławeckie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Planu Budżetu Handlu i Usług Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 17 lutego wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 35 tysięcy z przeznaczeniem na udział w zakupie sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Tak jak powiedziałem, będzie to również prowadzone we współpracy z Gminą Wiejską Górowo i Ławeckie. W tej chwili proszę o, przechodzimy do zagłosowania. Kto jest za podjęciem takiej opinii, takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Cieszymy się. Policja będzie cieszyła się jeszcze bardziej z nowego pojazdu. Dzięki temu, tak jak pisze pan komendant, będą bardziej sprawni i jeszcze bardziej będą tutaj mogli nas strzec. Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu policji. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do sprawy naszej tutaj, naszych uchwał. Tych uchwał mamy sporo. Pierwszą uchwałą do procedowania na dzisiejszej sesji będzie uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Temat ten był również bardzo szczegółowo omawiany przez panią skarbnik na naszych komisjach. Bardzo proszę panią skarbnik, czy pani jest na łączach? Pani skarbnik, pani Edyta Jarmoluk. Tak, dzień dobry. Widzimy i słyszymy się dobrze.
Także czy są pytania do pani skarbnik jeszcze w tym temacie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Pani skarbnik, bardzo pokrótce tutaj, bo ten temat był już przez nas bardzo szczegółowo omawiany. Bardzo pokrótce proszę o przybliżenie tej zmiany. Czego będzie dotyczyła ta zmiana? Proszę państwa, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 wygląda następująco. Kwota zwiększona o 1 850 015 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 502 080 zł, a dochody majątkowe o 1 354 935 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Górowo-Iławeckie na dzień 23 lutego 2022 roku. Kwota wydatków została wyznaczona o 565 045 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4850 zł, a wydatki majątkowe 560 194 zł, co jest zgodne z rodziny na dzień 23 lutego 2022 roku. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu wynosi 2 049 985 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką środków na rachunek budżetu. Nie planujemy na dzień dzisiejszy żadnego kredytu, który powinniśmy wziąć na pokrycie deficytu, który inwestycji. Pani skarbnik, ja przepraszam bardzo. Może bliżej ekranu, bo coś przerywa właśnie, dobrze? Proszę bliżej głośnika, dobrze? Zmiany, o których mówiłam? Coś się nam rwie łącze. Coś się nam zacina obraz troszeczkę. Proszę spróbować jeszcze raz, pani skarbnik. Coś tutaj się dzieje z internetem. Coś przerywa, po prostu pani przerywa. Tutaj obraz jest dobry, ale głos gdzieś ucieka. Bez obrazu będzie lepiej? Bez obrazu lepiej. Proszę mówić bez obrazu. Dobrze. W załączniku numer 2 są zmiany dotyczące przedsięwzięć. I te zmiany dotyczą modernizacji ośrodka kultury w Górowie Iławeckim, przebudowy ulicy Słowackiego, szkoły przyszłości SP Górowo Iławeckie oraz termomodernizacji budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 4 w Górowie Iławeckim. I to są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jeszcze jedno tylko nadmienię, że wskaźnik 243 oraz 242 mamy spełnione. Póki co przy tych zmianach, które żeśmy na dzień dzisiejszy dokonali, nie potrzeba jest robienia naprawy finansów publicznych, także na razie jesteśmy bezpieczni. To jest wieloletnia prognoza finansowa. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo dla pani skarbnik Edyty Jarmoluk. Czy są pytania w tym temacie do pani skarbnik? Nie widzę, nie słyszę. W związku z powyższym Wysoka Rado przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2022-2035? Zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Podaję wyniki. W głosowaniu brało udział 14 radnych, w głosowaniu brało udział 15 radnych, 14 jest za, jeden głos jest wstrzymujący się. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego naszego podpunktu w punktu dotyczącego uchwał. Jest to dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Ten temat również był omawiany na naszych komisjach szczegółowo przez panią skarbnik. I jeszcze raz poprosimy panią skarbnik o syntetyczne przybliżenie, czego będą dotyczyły zmiany budżetu miasta na rok 2022. Bardzo proszę, pani skarbnik. Uchwała dotycząca zmiany budżetu miasta na 2022 rok.
paragrafie pierwszym zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 1 861 545 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku tym widać, proszę Państwa, wzrost o 506 610 zł, co jest dotacją celową w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich. To są pieniążki, które otrzymamy na realizację umowy o powierzenie grantu dotyczącego, proszę Państwa, komputeryzacji, jakiejś takiej cyfryzacji naszej jednostki MOPS oraz pieniążków dotyczących grantu, które otrzymamy na jakby rodziny po PGR-owskie. To są te wnioski, które były składane na komputery dla dzieci w ramach Polskiego Ładu, chyba bodajże drugiej edycji. I to jest w kwocie 506 610 zł. Oraz wprowadzamy kwotę 1 354 935 zł. Dotację celową również w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. To będą pieniążki na dofinansowanie naszej termomodernizacji szkoły podstawowej, którą już jesteśmy w trakcie realizacji, ale te pieniążki otrzymamy, tak jak była rozmowa. Następny punkt to zwiększamy wydatki budżetu miasta o 1 569 575 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Tutaj mamy, proszę Państwa, no tak jak widzicie, to są zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek MOPS-ów. To jest te 506 tysięcy dotyczące grantu, które otrzymamy w ramach tej cyfryzacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. To są pieniążki w kwocie 35 tysięcy, które zabezpieczamy na pojazd, który mamy kupić dla policji. Zmiany Niskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to już wspomniałam. Tak pokrótce chyba to jest wszystko, jeśli chodzi o załącznik numer 2. Deficyt naszego budżetu miasta wynosi 2 149 985 zł. Zostanie pokryty, tak jak wspomniałam, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych w artykule 5 dotyczącym realizacji programów, to jest kwota 81 111 tysięcy zł. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, to są zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. Kolejne załączniki to są załączniki inwestycyjne, to tak jak Państwo widzicie, mamy z załączniku numer 4 inwestycje pod nazwą przebudowa ulicy Słowackiego w kwocie 2 081 120 zł, przebudowę ulicy Armii Krajowej w Górojoweckim w kwocie 3 milionów, ulicy Przemysłowej w kwocie 3 milionów, termomodernizację budynku szkoły podstawowej w kwocie 1 259 928 zł, oraz modernizacja ośrodka kultury w Górowie i Łowieckim w kwocie 4 769 894 zł. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o te zmiany. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo dla pani skarbnik za szczegółowe przedstawienie. Czy ktoś z Państwa miałby pytania do pani skarbnik w tym temacie? Łukasz Ukianowicz. Bardzo proszę. Można? Ja mam pytanie do pani skarbnik. To jest również ujęte ta pomoc finansowa dla województwa warmińsko-mazurskiego, tak? 460 tysięcy. Tak, tak, tak. Te pieniążki w budżecie są zabezpieczone. To tak jak rozmawialiśmy, to są pieniążki, które w tamtym roku zostały rozliczone. Wróciły do nas w kwocie 460 tysięcy na rachunek, a że jest to jakby ciągłość realizacji tego zadania, więc w tym roku musimy podjąć uchwałę. Pieniążki są zabezpieczone, tak. Są w budżecie. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań w tym temacie, przechodzimy, Wysoka Rado, do przegłosowania tego, zatwierdzenia tych zmian. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zmian uchwały w miasta w sprawie, przepraszam, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować.
Mam problem techniczny, siedzę najbliżej, ale coś mój tablet coś nie bardzo. Jestem za przyjęciem zmian przedstawionych przez panią skarbnik. Informuję, że przedstawia to się następująco. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 11 było za, 1 jest przeciw i 3 głosy są wstrzymujące. Informuję, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały przewidzianej na dzisiejszą sesję. Dotyczyła będzie ta uchwała zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Jest to długa nazwa. Ta uchwała dotyczy zmiany uchwały wcześniejszej i ona bardziej uszczegóławia to wszystko. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie zająć stanowisko? Jeżeli nie ma, przechodzimy do przegłosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Proszę o zagłosowanie. Trwa głosowanie. Czekamy jeszcze na 2 głosy. Niestety w tej chwili ja mam problem z tabletem. Jestem za. Dziękuję. Pani Anna Piszczek. Czekamy jeszcze na panią Annę Januszczak. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło 15 radnych. Wszyscy są za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz zatem, Wysoka Rado, do uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. To są uchwały przygotowane przez pana inspektora Edwarda Drymucha i one dotyczą, 5 takich jest uchwał i one wszystkie dotyczą wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym. Ten segment garażowy jest przy Alei Wojska Polskiego. Czy pan Edward jest z nami? Pan inspektor Edward Drymuch? Nie bardzo pan Edward Drymuch jest z nami. Tak, tak. Panie Edwardzie, jesteśmy teraz w punkcie dotyczącym zbycia tych garaży tutaj na rzecz posiadaczy. Bardzo krótko. Tak, to są garaże wybudowane ze środków własnych tych państwa, na rzecz których zbywamy po prostu tylko i wyłącznie grunt. Natomiast garaże stanowią ich własność i są zbywane, że tak powiem, bo też są zbywane nieodpłatnie, jako po prostu wybudowane ze środków własnych ludności. Rozumiem. Czyli garaże są wybudowane ze środków własnych, a w tej chwili grunt pod garażami. Tak. Że to jest na podstawie pozwoleń na budowę. Prawda? Jeżeli ktoś wybudował garaż na podstawie pozwolenia na budowę, na gruncie dzierżawionym od miasta, ma prawo, ma możliwość wykupienia w tej chwili tego gruntu pod garażem. Bo była kiedyś wcześniej ta ustawa garażowa, nie wiem czy państwo pamiętacie, ale wiele się uwłaszczyło ludzi na podstawie tej ustawy garażowej, która się zakończyła w roku 2000. Więc ci, którzy tego nie zrobili, a ci państwo akurat nie zrobili, no tam były różne perypetie też, no to praktycznie zakład karny wydzierżawił od miasta ten grunt, później przekazał te garaże, my wydzierżawiliśmy ten grunt dla każdego indywidualnie i oni mają możliwość po prostu w tej chwili wykupienia tego gruntu pod garażem wybudowanym ze swoich środków. Rozumiem. Myślę, że jest to jasne. Czy ktoś z państwa chciałby
Jeszcze w tym temacie, to jest, sprawa jest prosta. Wielokrotnie już takie decyzje były tutaj przez Wysoką Radę podejmowane. W związku z powyższym... Jeśli mogę. Bardzo proszę, pani Ewa Antochów. Troszeczkę dalej pojechałam do punktu 9, bo tutaj jest jeden, ja sobie to tłumaczę, 260, bo to jest taka sama numerologia, tak? Kolejny jakby 264 i tutaj jest... To jest co innego, pani Ewo, to jest co innego. To jest co innego, pani Ewo, to jest oddzielny temat w ogóle. Mówimy teraz o uchwałach od 259 do 263. Jest to 5 uchwał tutaj i one dotyczą garaży przy budynku zakładu karnego tutaj, tak? Przy Alei Wojska Polskiego. Tam są garaże i mówimy o tych garażach właśnie 5. Okej, dziękuję. W związku z powyższym, Wysoka Rado, pokrótce właśnie tutaj treść będzie, że tak powiem, jednakowa do wszystkich. Ja pozwolę sobie odczytać. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 23 lutego, od dnia dzisiejszego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o gruncie nieruchomościami w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Miasta Górowa i Ławeckie uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy, tutaj będą inicjały, KKZ, nieruchomości zabudowanej segmentem budynkiem garażowym, wybudowanym ze środków własnych, na podstawie pozwolenia na budowę decyzji burmistrza, tutaj jest, tak? Powierzchnia tej działki to jest 31 metrów kwadratowych, położona jest w obrębie miasta Górowo i Ławeckie przy Alei Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi stosowną księgę wieczystą. Przeniesienie własności budynku garażowego wybudowanego ze środków własnych posiadaczy na podstawie pozwolenia na budowę. Szczegółowe warunki zbycia określi zawarta umowa. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała również dotyczy budynku garażowego. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy inicjały BJH nieruchomości zabudowanej segmentem budynkiem garażowym wybudowanym ze środków własnych. Identycznie tutaj również powierzchnia tego budynku garażowego wynosi 30 metrów kwadratowych. Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w umowie i również wykonanie tej uchwały powierza się burmistrzowi. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie. Jesteśmy w trakcie głosowania, czekamy na głosy. Czekamy na głos pana radnego Rochunia. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny garaż również tu jest zbywany na podstawie stosownych przepisów. Również tutaj jest wyrażenie zgody na zbycie bezprzetargowym na rzecz posiadaczy inicjały MMP nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym wybudowanym ze środków własnych na podstawie pozwolenia na budowę. Powierzchnia tego garażu wynosi 32 metry kwadratowe i jest położona również tutaj przy Alei Wojska Polskiego. Jest to ten ciąg segmentów. Przeniesienie własności budynku garażowego wybudowanego ze środków własnych posiadaczy na podstawie pozwolenia na budowę. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Trwa głosowanie. Czekamy na głos jeszcze pana radnego.
Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 radnych. Kolejny segment garażowy również na podstawie stosownych przepisów. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadacza, inicjały posiadacza EP, nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym wybudowanym ze środków własnych na podstawie decyzji burmistrza. Garaż ten jest o powierzchni 31 metrów kwadratowych, również jest przy Alei Wojska Polskiego, księga wieczysta, wszystko tak jak było wcześniej. Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w umowie. Ktoś z Państwa jest za przegłosowaniem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Jesteśmy w trakcie głosowania. Czekamy na dwa głosy jeszcze. Na jeden głos pani Grażyny Sawicz. Dziękuję. Również ta uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatni garaż z tego segmentu pięciu garaży. Również na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz posiadacza inicjały JW. Nieruchomości zabudowanej segmentem budynkiem garażowym wybudowanym do środków własnych. Powierzchnia tego garażu wynosi 31 metrów kwadratowych i jest położona również przy Alei Wojska Polskiego. Tutaj również Sąd Okręgowy prowadzi księgi wieczyste. Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w umowie. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I teraz przechodzimy do uchwały, o której wspomniała pani tutaj Ewa Antochów. Jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Tutaj również poprosimy pana Edwarda o kilka słów. Panie Edwardzie. Tak, panie Edwardzie, mówimy o uchwale 264. Chodzi o dzierżawę na okres 10 lat. To jest po prostu, że tak powiem, przedłużenie istniejących już uchwał na wydzierżawienie pod budynkiem handlowym, również wybudowanym przez, powiedzmy, poprzednika prawnego, tak to nazwę, czyli wybudowanym ze środków własnych na podstawie pozwolenia na budowę. Identyczna sytuacja. Tylko tutaj to w związku z istniejącym planem zagospodarowania nie możemy tego zbyć, natomiast możemy dzierżawić. Dziękuję bardzo. I tak. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą z uwagi na kończący się okres już istniejącej dzierżawy, znowu o przedłużeniu na okres, powiedzmy, następnych 10 lat. Dziękuję bardzo. I w tym temacie została podjęta uchwała, projekt uchwały następującej treści. Uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 23 lutego tego roku 2022, jest to dzień dzisiejszy, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres przekraczający 10 lat, to jest od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2032 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie o powierzchni 40 metrów zabudowanej tymczasowym kioskiem handlowym wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy na podstawie pozwolenia na budowę. To się mieści przy ulicy Sikorskiego i jest to związane na cele z prowadzeniem działalności handlowej. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Ktoś z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Trwa głosowanie. Czekamy jeszcze na głos pana radnego. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, przepraszam, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych oczywiście. Za jest 14 osób, jeden głos się wstrzymał. Dziękuję. Uchwała została podjęta większością głosów. Szanowna Rado, w tej chwili przechodzimy do wniosku, który został złożony, apel tutaj do Rady Miasta w sprawie podjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. I bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Bachanowicza, bo to trafiło do jego komisji, który jest przewodniczącym. Ale chyba nie bardzo. Tak? Rado, drodzy Państwo. Bardzo proszę. W dniu 30 grudnia 2021 roku wpłynął wniosek do przewodniczącego Rady Miasta w Górowie i Ławeckim od pana Łukasza Zakrzewskiego, radnego Rady Miejskiej w Giżycku, w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 roku, opierając się na przepisach prawa, stwierdziła, że osoba składająca wniosek jest nieuprawniona do przedłużenia Radzie Miasta projektu uchwały, ponieważ inicjatywę uchwałodawczą posiadają Rada Miasta, Burmistrz Miasta, Komisja Rady Miasta, kluby radnych, grupa co najmniej 8 radnych, mieszkańców w gminie do 20 tysięcy mieszkańców co najmniej 200 osób. Natomiast w tym przypadku wezwanie o podjęcie uchwały przez Radę Miasta składa podmiot jednoosobowy, co jest niezgodne z wyżej wymienionymi aktami prawnymi. Ponadto treść tej uchwały nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta w Górowie i Ławeckim, ponieważ do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Mówi o tym artykuł 18 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy. Z punktu widzenia Konstytucji jej uwzględnienie jest niemożliwe, bowiem prawo stanowione przez Sejm i Senat jest ponad prawem lokalnym, nad czym czuwa wojewoda. W związku z powyższym, z przyczyn czysto technicznych oraz wykraczających poza kompetencje Rady Miasta, komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie wniosku. Chciałbym podkreślić, że takie sytuacje mieliśmy już, projekt uchwały mieliśmy już wcześniej i Rada podejmowała to same stanowiska, z jakim mamy do czynienia teraz. Więc jeżeli radni przychylą się do tej propozycji uchwały, to muszą zagłosować za. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu, panu Bachanowiczowi za przedstawienie tej propozycji uchwały. I w tym temacie przychylamy się do wniosku komisji i jest uchwała następującej treści. Uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. I na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta właśnie takiego apelu, postanawia odmówić podjęcia uchwały z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, które był uprzejmy przedstawić pan przewodniczący, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku przewodniczący, czyli ja, zawiadomię pana wnoszącego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie.
2 głosowanie. Czekamy jeszcze na 2 głosy. Dziękuję, mamy już wszystkich radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to również bardzo ważny punkt. Dotyczy naszych braci mniejszych. Dotyczy opieki nad zwierzętami bezdonnymi oraz zapobiegania bezdonności zwierząt na terenie miasta i gminy, przepraszam, miasta Górowo i Ławeckie. Jest tutaj stosowna uchwała. Temat ten był również poruszany na naszych komisjach. Ta uchwała bardzo w sposób szczegółowy opisuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Ja tylko pozwolę sobie przeczytać tutaj punkty, które one obejmują. Opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi, tutaj kotami i ich dokarmianie, odławianie zwierząt bezdomnych, tak, dofinansowanie do sterylizacji, edukacja w okresie, jeżeli dotyczy to ochrony zwierząt, elektroniczne znakowanie i inne również, poszukiwanie właścicieli zwierząt. Wszystko ta uchwała w sposób szczegółowy obejmuje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tej uchwały? Jeżeli chodzi o sterylizację zwierząt, właśnie tak. Urząd Miasta ma podpisaną umowę z naszą leśnicą tutaj Górowską, czy jest to jakiś inny punkt? Jest to tutaj, jeżeli chodzi o sterylizację, z naszą leczniczą w Górowie. I tutaj, jeżeli chodzi o sterylizację, jest to dofinansowane w 50% przez właściciela kota psa i drugą część tutaj dopłaca miasto. I właściciel opłaca 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu. Tak mówi uchwała. Przechodzimy zatem, jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do uchwalania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowa i Ławeckie w roku 2022? Proszę o zagłosowanie. Trwa głosowanie. Czekamy jeszcze na 2 głosy radnych. Czekamy na głos pana radnego Gajdamowicza. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mam przed sobą, Wysoka Rado, również bardzo ważną uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w prowadzeniu działań ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Górowo i Ławeckie. W ciągu ostatnich dni bardzo często widzieliśmy naszych dzielnych strażaków w akcji. Ja nawet dzisiaj, jadąc na dzisiejszą sesję, również podjechałem do strażaków, którzy usuwają skutki jeszcze ostatniej wichury tutaj w okolicach mostu w kierunku osiedla Bema. Grube drzewa powalone i oni tam walczą tutaj. Także wielki szacunek i uznanie należy się dla panów naszych strażaków. Szczególnie teraz, kiedy właśnie pożar to jest rzeczą oczywistą, ale kiedy właśnie biorą udział w akcjach ratowniczych. Takich sytuacji mamy coraz częściej i tutaj jest zapowiadają w telewizji, że z takich zdarzeń z wiatrem będzie coraz więcej, ale myślę, że wszystkie drzewa, które były tutaj wątłe, już chyba wszystkie się poprzewracały, już takich sytuacji nie będzie. Tutaj również mamy informację, że również na cmentarzach też są szkody, bo drzewa się poprzewracały, ale na to tutaj większego wpływu nie mamy, bo rzeczywiście wiatr wiał bardzo mocny. Czy ktoś z panów, pani panów radnych chciałby zabrać głos dotyczący tej uchwały? Nie
widzę. Tutaj pozwolę sobie odczytać, bo jest to bardzo ważne. Po prostu normujemy sprawę wynagrodzenia strażaków za jedną godzinę pracy w sposób bardzo szczegółowy. Chcę powiedzieć, że ta uchwała dzisiejsza zastępuje uchwałę z roku 2008, czyli bardzo długo obowiązywała stara uchwała, a w tej chwili będzie nowa, bieżąca, która w sposób jednoznaczny to wszystko unormuje. Jest to uchwała numer 39 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Górowa. Na podstawie tutaj przepisu o samorządzie gminnym, ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Rada Miasta uchwala, co następuje. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych przysługującego strażakowi ochotnikowi Straży Pożarnej. I teraz są poszczególne wysokości. 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku pożarów i pożar uwalnianie osób uwięzionych w pojazdach jest to 100% 1,175 wynagrodzenia. Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń 70% 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa i udział w ćwiczeniach również strażacy muszą się szkolić, muszą się ćwiczyć i za udział w takich ćwiczeniach strażak ochotnik otrzymuje 50% 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. I tak jak powiedziałem, traci moc uchwała z roku 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Kto z pań i panów radnych kto jest za podjęciem takiej uchwały, przepraszam, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za jednomyślność. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Także nasi dzielni strażacy będą w sprawie mieli teraz unormowane do końca. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do już ostatniej naszej dzisiejszej uchwały. Uchwała będzie dotyczyła udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Pani skarbnik pozwoliła sobie tutaj przypomnieć, o jakie pieniądze tutaj chodzi. Ja również tu przypomnę, podjęliśmy już uchwałę dotyczącą wsparcia województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 500 tysięcy. Na tutaj rozbudowę tej drogi 512 i te pieniądze trafiły do województwa. W związku z tym, że te pieniądze nie zostały przez województwo skonsumowane, zgodnie z podpisaną naszą umową, pieniądze te wróciły do nas z powrotem na zakończenie roku i w tej chwili drugi raz jak gdyby te pieniądze przekazujemy. To są te same pieniądze, o których mówiliśmy wcześniej. To jest kwota 460 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji rozbudowa drogi wojewódzkiej. To nie są dodatkowe pieniądze, to są te same pieniądze, na którą Wysoka Rada już podjęła decyzję pozytywną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Łukasz Jukianowicz. Tak jak pan przewodniczący powiedział, w zeszłym roku te pieniądze były już przekazywane. Ja byłem przeciwko przekazywaniu tych pieniędzy, gdyż uważam, że robienie chodnika w takim miejscu na obrzeżach Górowa jest zbędną rzeczą. Mamy większe potrzeby jako miasto. Jest tyle rzeczy do zrobienia w tym mieście, także ja w przypadku tej uchwały będę przeciw, tak jak i w zeszłym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Nie widzę. Ja jeszcze raz powtarzam, to są te same pieniądze, to nie są dodatkowe pieniądze. Uchwała taka została podjęta i w tej chwili no, konsekwencją jest, skoro raz daliśmy, więc no, nie, uważam, że nie powinniśmy się wycofać z raz danego słowa. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Łowieckie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Górowo i Łowieckie postanawia, co następuje. Rada Miasta Górowo i Łowieckie wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 460 tysięcy, słownie 460 tysięcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512, budowa chodnika przy ulicy Kaliningradzkiej w Górowie i Ławeckim. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Górowo i Ławeckie a województwem warmińsko-mazurskim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Mam już wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 radnych jest za podjęciem takiej uchwały, 5 radnych jest przeciw. Informuję, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. I w ten sposób, Wysoka Rado, wyczerpaliśmy wszystkie przewidziane na dzień dzisiejszy uchwały. Jest zegar naszego ratusza oznajmia godzinę 12. Więc nie jest tak z nami chyba źle, poszło nam to chyba sprawnie. Przed nami, Wysoka Rado, jest punkt przedostatni, sprawy różne. I bardzo proszę w tym temacie, jeżeli są jakieś pytania, zagadnienia do omówienia, bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna Grażyna Sawicz. Ja mam prośbę o ustawienie i zamocowanie lustra drogowego przy ulicy Wojska Polskiego, bo ona nie spełnia w tej chwili swojego zadania, jest zupełnie odwrócony. Drugą kwestią jest to, że mieszkańcy mają od dziury na ulicy Wojska Polskiego w stronę Wyszyńskiego. Podobno, no znaczy to na pewno jest droga wojewódzka, więc ja bym prosiła, jakim terminie i będzie zlikwidowane. No i to na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu pan Edwarda będzie to przekazane. Pan Edward pewnie słyszy. Panie Edwardzie, jest pan na łączach? Oczywiście. Tak, mówiliśmy o lustrze przy Wojska Polskiego, tak. Oczywiście, ja to przekazałem, tylko że nie było wczoraj możliwości, bo wczoraj mieliśmy ekipę po prostu z Barczela, która wycinała drzewa na wysokościach, więc sam pan, jednego pracownika wczoraj mieliśmy, dokładnie, pana Janka, nie dał rady. Nie wiem, chyba dzisiaj to zrobi, chociaż też się pojechał tam na drzewa, może dzisiaj to zrobi. To jest sprawa lustra. Natomiast odnośnie tych dziur w drodze wojewódzkiej rozmawiałem wczoraj i dzisiaj, nawet z, dokładnie powiem z nazwiska, z kierownikiem, prawda, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, a konkretnie z siedzibą tam w Bartoszycach, z panem Ireneuszem, wiemy o kogo chodzi, i no, mówił, że mają już wynajętą ekipę, czy załatwioną ekipę, tak to dokładnie zacytuję, tylko po prostu z uwagi na pogodę no nie da się załatać. Jasne. Czekają na lepszą pogodę. No tak, jesteś... Jak oni będą to robić, to ja mam prośbę, żeby oni tą całą ulicę Wojska Polskiego dobrze przejrzeli, dlatego że tam wzdłuż tej ulicy są pęknięcia w kruszek tej ulicy. One są wprawdzie na dzień dzisiejszy wąskie, ale wie pan, pogoda, deszcz też swoje będą robiły, więc jeżeli mogą, to oni sukcesywnie tą całą ulicę przejrzą, żeby po prostu naprawili tak, no pani wszystkie Grażynko, my nie możemy nakazać jakby im, oni to robią z recyklera.
wiecie, jak to się robi, tak? Dwie rury i jedzie się. Robią z recyklera i mają wynajęty, czy załatwiony recykler. Dzisiaj to łatanie, no niewiele tam powiedzmy daje w tą wodę, chociaż my nie ukrywam, że no, staramy się i nawet w taką pogodę łatać, żeby na jakiś czas chociaż, prawda, było te duże dziury. Tutaj no takich nie mamy, powiedzmy, mocy sprawczej, żeby nakazać zarządowi wojewódzkich, powiedzmy, szybkie załatanie, nieważne od warunków pogodowych i tak dalej. No jest jak jest, no my tutaj, co możemy, to robimy. Drogi powiatowe łatamy, natomiast no, drog wojewódzkich niestety no, nie możemy łatać. No ale pan będzie mógł poprosić grzecznie, żeby... Ja nawet dzisiaj jeszcze rozmawiałem, przyznaję szczerze, jak przewodniczący był, rozmawiałem jeszcze z panem Ireneuszem, prosiłem o szybkie, że tak powiem, bo tyle tylko mogę, wiecie, tak po koleżeńsku, nie ukrywam, rozmawiam, obiecał, że to szybko zrobi, ale jak pogoda troszkę się poprawi. Na prognozę pogody przyznaję, że no już od czwartku, piątek, czwartek, piątek, sobota ma być no po prostu troszeczkę lepsza ta pogoda. Oczywiście, że to nie odparuje ta woda, ale no będzie to lepsza, może jeszcze raz spróbuję, być może dzisiaj poprosić, jeszcze raz dzisiaj poproszę. Dobrze, dziękuję bardzo, ale panie Edwardzie, jeszcze mam taką prośbę, żeby pan wytłumaczył tam mieszkańcom bloku numer 10 o tym placu po kotłowni, bo tam jest taki mały nieład. Ja wiem, że tam jeszcze coś będzie robione, ale proszę powiedzieć, co tam jeszcze będzie zrobione, żeby oni się nie denerwowali. Już wyjaśniam. Z uwagi na warunki pogodowe, prawda, no zostawiłem to, żeby no, nie ma sensu wjeżdżać dużą koparą, bo tam jeszcze trzeba rozebrać część muru przylegającego bezpośrednio do bloku. Tam widać go, prawda? Trzeba rozebrać wiszące takie płyty typu ją tam na kotłowni z boku. Trzeba nawieźć, najpierw posprzątać, potem nawieźć jeszcze ziemi, urodzajnej ziemi, wybrodować to fajnie i posiać trawę. Tak to będzie wyglądało. Być może to już będzie zależało od mieszkańców. Jeżeli zechcą, to zakupimy kilka drzewek jakichś, nie wiem, tam no, nie bardzo lubię tuje, ale może nawet to, co powiedzą, to, co zechcą, zasadzimy. Parę drzewek po prostu zostanie zasadzonych, jakby oddzielone zostanie, oddzielona działka od budynku, prawda, numer 10. A jest pan w stanie tak w przybliżeniu powiedzieć, kiedy te prace się zaczną, takie początkowe? Wszystko od pogody zależy. Naprawdę to nie ma żadnego problemu, bo tam jest tak naprawdę, nie wiem, dzień, dwa roboty. Bo firma, która po prostu prowadziła tą rozbiórkę, no mówię, co mogła, to zrobiła, ale jak się dzisiaj wiedzie dużą koparą, prawda, taki nasyp świeży, no to można utopić nawet koparę, nie ukrywam. To no, ja liczę to na kwiecień oczywiście, bo wtedy jest pogoda taka umożliwiająca, prawda, no, nawiezienie ziemi urodzajnej jakiejś, wybronowanie, wyrównanie jeszcze i zasianie trawy. Także to będzie zrobione. Pani Grażynko, naprawdę może pani, jeżeli ktoś panią o to pyta, śmiało może mówić, że wiosną, wczesną wiosną, kiedy warunki pogodowe pozwolą przywieźć, przecież tam trzeba przywieźć ziemi, tak? Urodzajnej, dużym samochodem. Więc to po prostu dzisiaj się nie opłaca. Oprócz tego byśmy zniszczyli chodniki, drogi, bo albo jest mróz, się to robi. Liczyliśmy na mróz, nie ukrywam. Liczyliśmy na mróz, że po prostu przyjdzie mróz, nawiesi ziemię, może się nie rozrówna dobrze, może nie tego, ale że się rozbierze tą resztkę, bo tam jest dwie godziny jeszcze rozbiórki, powiedzmy, nie? Bo nawet nie rozbiórki, bo trzeba odciąć te wiszące płyty tam z tyłu nad tymi metalowymi drzwiami, no i rozebrać trochę tam jeszcze... Dobrze, prawa. Panie Edwardzie, to już dziękujemy, dziękujemy, bo zabieramy czas. Dziękujemy, dziękujemy. Panie przewodniczący, ja musiałem korzystać moment teraz i do pana Edwarda w tym samym temacie. Ja bym chciał się tylko panie Edwardzie przypomnieć z tymi, również jeżeli mowa o tych dziurach, to przy tej stacji diagnostyki pojazdów, gdzie tam zgłaszałem, żeby też przy okazji, jeżeli można, to... Panie Kamilu, tak, już odpowiadam szybko. Oczywiście też to zgłaszałem. Tak, jest zgłoszone. Tam jest naprawdę cały ciąg już się zrobił. Ja tam byłem w sobotę bodajże. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Chorak, później będzie pan radny Szlejer, bo się zgłasza. Pan Maciej Chorak, proszę mówić. Panie Edwardzie, ja tylko z taką prośbą, żeby zapamiętać, tak jak dzwoniłem, jeśli chodzi o Tereja. Jeśli by ta pogoda rzeczywiście się poprawiła, to bardzo bym prosił o poprawienie choćby tych budynków już zamieszkałych na ulicy Reja.
te płyty o podsypanie, ich położenie ewentualnie, no bo mówię, no tak jak zgłaszałem dla pana, no, tam jest droga zalana, to jest, ona jest nie do przejścia, jeżeli mocniej popada. Tak. Mam zapisane, także... Dziękuję bardzo. Pan radny Schleyer się zgłaszał. Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, ja w takiej sprawie chciałbym, żeby pan tu oficjalnie na wizji tak? Wytłumaczył pewną kwestię. Za co rada miasta jest odpowiedzialna? Chodzi mi konkretnie o podwyżki wody. Ostatnio też dość głośno się zrobiło o podwyżkach ciepła. Chciałbym, żeby pan to powiedział dla społeczności górskiej, że to nie są kompetencje rady. Rada nie podnosi ani wody, ani stawek za ciepło. Jedyne co jest prawdą, to podnosimy śmieci. I chciałbym, żeby pan to po prostu teraz to jakoś oświadczył publicznie, bo dużo mieszkańców nie wie. I zdarzają się te telefony, a co wy tam, no jak zwykle, wiadomo, podwyżki nie są przyjemne, zaczynają się wyzwaniania, a co wy tam robicie, a co tam, to i tak dalej. Także prosiłbym, żeby pan tutaj jakoś się odniósł do tego, może... Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście jestem zaskoczony tym pytaniem, ale jeżeli potrzeba, oczywiście odpowiem. Rada Miasta nie odpowiada za cenę energii, za cenę ścieków. Jest to indywidualna sprawa wyceny przedsiębiorstwa naszego tutaj, tak, EWIKS-u, i to ono tutaj jest jak gdyby władne do tego podnoszenia. I tylko ono tutaj właśnie. Mogą na nas mieszkańcy tutaj zwracać uwagę. My jesteśmy władni do podnoszenia ceny za śmieci, co jest tutaj sprawą bardzo też dla nas niewdzięczną i nielubianą. Jeżeli chodzi o podwyżki energii, podwyżki energii cieplnej, podwyżki wody, Rada Miasta nie jest władna w tym temacie. To może, panie przewodniczący, od razu by pan wyjaśnił mieszkańcom, kto jest bezpośrednio za to odpowiedzialny, czy też dla lepszej przejrzystości? Nie bardzo rozumiem tego pytania, panie radny. No i tak jak powiedziałem właśnie, firma EWIKS dostarcza ciepło i firma EWIKS dostarcza wodę w naszym mieście. A prąd elektryczny mamy z energii tutaj, tak? Także tutaj to już są wyższe, a gaz pewnie mamy rosyjski pewnie, także tutaj to tak to wygląda. Dobrze, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę dwa słowa, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pani Ewa Antochów, proszę mówić. Bo tak, żeby to też wybrzmiało, powiedział pan firma EWIKS. Nie wszędzie, tak? Akurat mieszkam w bloku, którym mamy własną kotłownię gazową. Tak. I my sami, lokatorzy, zadecydowaliśmy o tym, żeby to ciepło, tą stawkę podnieść. No bo wiadomo, ceny gazu poszły w górę i nie chcemy później się obudzić na koniec roku z ogromną niedopłatą. Więc żeśmy sobie też trochę podnieśli, tak? Bo tak to wygląda niestety, niezależne jest to od nas. Te takie nośniki ciepła, że tak powiem, podrożały i to nie tylko prąd, gaz, ale też węgiel. Nie wiem, ktoś ma na pelet, też wie ile kosztuje worek, czy tam jak to tam się kupuje na tony, nie wiem. No tak to niestety wygląda, także to jest smutna prawda, za którą wszyscy płacimy. Tak, ja mówiąc tutaj o firmie EWIKS, mówiłem, że w części, trzeba dodać w części miasta, bo w część miasta jest również gospodarowana przez właścicieli nieruchomości. Tam są różne i wiem, że i Bartoszyce, tutaj spółdzielnia mieszkaniowa jest tutaj, więc te pytania trzeba tam jednak kierować. Rada Miasta nie jest władna w kwestii cen energii cieplnej i wody. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa? Do pana Edwarda o posprzątanie trochę ulicy Armii Krajowej. Ostatnio po tych wichurach to naprawdę wszędzie przy krawężnikach leży kupa butelek, puszek, wiadomo po jakich napojach spożywanych. I też bym prosił o podcięcie tej wierzby płaczącej tutaj koło sklepu na Armii Krajowej, pani Edyty sklepu. Tam prosiłem o to wcześniej pana Edwarda, bo tam później jak się zrobi wiosna, te pędy pójdą, znowu będzie problem z siedzącymi tam i spożywającymi alkohol osobami, które później zostawiają za sobą też brud. I też jeszcze jedna taka prośba, prosiłbym o te panie, co chodzą i zbierają te śmietniki, o bardziej, żeby się przyłożyły i zajrzały też do śmietników, bo akurat wczoraj chodziły, zbierały i koło sklepu śmietnik aż wysypuje się i został nieruszony.
Dziękuję. Widzę, że więcej tematów już nie ma. Panie przewodniczący, jeżeli mogę, jeszcze ja bym chciał zabrać głos. Proszę bardzo, pan Czesław Antonowicz, radny, proszę bardzo. Państwo, jeżeli chodziło tutaj o jakieś tam prośby odnośnie łatania dziur na drogach, ja bym też miał taką właśnie prośbę i to taką bardzo poważną, bo jeżeli chodzi o naprawianie tych dziur w drogach, to chciałbym też wyczulić na te dziury, jeżeli chodzi o ulicę Podleśną, chodzi o wjazd na Bema. Tam jeszcze trochę, to praktycznie nie będzie można wjechać. Tam są takie potworne dziury, że... No, ja wiem, że teraz jest może nie czas na łatanie, ale... należałoby to zwrócić na to uwagę. To jest raz, a po drugie, chodzi mi o chodnik w kierunku Świetnika, tam od bloku 2, 4, 5, 6. On całkowicie jakby nie spełnia swojej roli, bo on jest cały czas w wodzie, on jest zaniżony. Tam no jest niby chodnik, ale nie można po nim przejść, bo jak pada deszcz, cały jest, no jakby to jeziorko jakieś tam było na tym chodniku. Dziękuję bardzo. To tyle. To może jeszcze ja. Miałem nie mówić o dołkach, podjękach i tak dalej, bo już się znudziło, ale jeżeli mówimy już o tych drogach, o dołkach na drodze, to wracam do ulicy Lidzbarskiej. Jeżeli ktoś chce zobaczyć wizytówkę miasta, to proszę bardzo. Od strony Lidzbarga, jak będzie wjeżdżał do Górowa, niech zerknie na dziury na ulicy Lidzbarską. Piękna, piękna wizytówka miasta. Także nie chciałem o tym mówić, bo to jest do znudzenia już ten temat. Nie, tam jest dziurka, tam papierek leży. Ale naprawdę, jeżeli mówimy o dziurach, to zobaczmy, jak wyglądają dziury. Nie, to nie ma się co wymarzać. Jeżeli mogę ja, panie Edwardzie, nie wiem, czy słychać mnie. Tak, proszę mówić, panie burmistrzu, tak? To pani skarbnik, ponieważ jakiś problem z łączem z mojego laptopa. Chcę dwie sprawy poruszyć, tak? Opowiem też o drodze Lidzbarskiej. Natomiast rozmawialiście o kwestii podwyżek ciepła. To jest bardzo trafna uwaga pani Ewy. W całym kraju ceny wszystkich nośników energii idą w górę. Firma EWIX podniosła 10% z tego, co pamiętam, cenę gigajoula. To jest tak naprawdę podwyżką w skali tych wszystkich podwyżek, które są na innych nośnikach energii, generalnie niewielką. Tu dobrze, żeby radni zdawali sobie sprawę z tego, że również w oparciu o wasze decyzje, jak tylko możemy, wspieramy firmę EWIX, żeby tych podwyżek nie było i przez 10 lat praktycznie nie było. Natomiast robiliśmy to na kilka sposobów, tak? Wysoka Rada 10 lat temu wyraziła zgodę na nieodpłatne użyczenie infrastruktury spółce, co powoduje, że ona ma mniejsze koszty. To jest raz. Po drugie, i ta decyzja czeka was za chwilę znowu, ponieważ mija 10-letni okres użyczenia. Mówimy to o infrastrukturze wodociągowej, kanalizacyjnej, ale to wpływa na globalny wynik spółki. Ona nie musi szukać zysku gdzie indziej, więc w konsekwencji dostawa ciepła mogła być bardziej stabilna. Ponadto konsekwentnie podłączaliśmy przez przednie lata infrastrukturę miejską do miejskiej kotłowni. To się okazało posunięciem genialnym, a była to decyzja znowu nasza wspólna, że tak będziemy robili, bo przy tych cenach gazu to by nas po prostu wyrywało z butów, jeśli chodzi o ogrzewanie ośrodka kultury, który w tej chwili nie korzysta z ciepła, bo jest podczas remontu, ale ogrzewanie miejskie w tej chwili jest dużo tańsze niż gazowe. I właściwie wszystkie prawie instytucje miejskie, oprócz ratusza, który korzysta z kotłowni gazowej i MOPS-u na razie, korzystają albo będą korzystały z ciepłowni miejskiej, bo jest to najtańsze rozwiązanie. Ale to powoduje, że ta kotłownia zwiększa sprzedaż i ma bardziej stabilny rynek i też tej ceny mogła nie podnosić. Ja poprosiłem prezesa, żeby spotkał się z mieszkańcami, którzy byli zainteresowani tą podwyżką i takie spotkanie się odbyło. I myślę sobie, na ile mógł wyjaśnić te kontrowersje, to wyjaśnił, ale też nikt nie jest w stanie jakby dyskutować z argumentem, że ktoś się zgadza albo nie zgadza z podwyżkami, bo rachunki za prąd, którą płaci nasza ciepłownia, w tej chwili są rachunki nie tak podniesione jak nasze prywatne, tylko to jest firma, czyli one są razy 3 albo razy 4. Podobnie cena zrębek wzrosła, podobnie wzrósł węgiel. Więc tak żebyście jakby zdawali sobie sprawę z tego, że każda podwyżka jest rzeczą bulwersującą, ale pani, która jakby najbardziej podnosi ten głos, ja ją przyjąłem ratusz, bo zawsze rozmawiam z mieszkańcami i zasugerowałem, bo rozbulwersowana droga, że ciepła woda w kranach jest za droga,
Więc zaproponowałem, tak jak we budynku, w którym mieszka mój teść, oni sobie założyli przepływowe ogrzewacze wody, no pani stwierdziła, ale to będzie drożej. Więc pytanie, czy to jest droga ta energia z naszej podłogi miejskiej, czy tanie? To nawet nie chodzi, czy ja bronię tej miejskiej podłogi, ale warto jakby mówić prawdę. Widzieć jakby całokształt. Także tak to wygląda. Staramy się, to jest też zasługa Wysokiej Rady, jak najbardziej ograniczyć podwyżki związane z ciepłem, ale naprawdę najmądrzejszy przewodniczący rady, czy burmistrz, czy grup radnych, czy komisja rady nie ma wpływu na cenę węgla, na cenę energii elektrycznej, na płacę minimalną, która w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła trzykrotnie. Na co jest? Na cenę innych paliw, naprawdę. Więc jak ktoś mówi, że to radni są winni, to ja bym chciał znać radnego z Górowa, który ma wpływ na prezesa PGNiG-a. To byśmy mogli, że tak powiem, naprawdę porozmawiać. Dobra, to tyle. Jakby taka jedna kwestia. Myślę sobie, że to pokazuje wam pełen obraz. Jeśli chodzi o remonty dróg, mamy w planie sporo tych remontów dróg w ramach Polskiego Ładu i jeszcze być może w nadchodzącej perspektywy. Jeśli chodzi o pieniądze, no bo tak naprawdę remont kolejnych dróg to są pieniądze. Pan radny Szlejer w tej chwili wypomina na Lizbarską, ale przecież jakby na pana wniosek remontujemy ulicę Przemysłową, więc trzeba wybrać, tak? To jest duży remont. Jakby pan radny cisnął, że ma być to Lizbarska, była Lizbarska, ale sorry, no ustaliliśmy, co Rada uchwaliła Przemysłową. No. Po kolei. Panie burmistrzu, ja to chcę sprostować może, nie? Bardzo fajnie, że Przemysłowa jest zrobiona, ale to jakby nie na mój wniosek, też był składany oczywiście, ale to było po prostu decyzja podjęta przez, no, powiedzmy, no. Radusz. Co no, nie, panie Rady, przepraszam, ale ja realizuję uchwały Rady. To trzeba było cisnąć, że ma być Lizbarska. Nie do końca to jest, że to... Panie Rady, bądźmy tutaj jakby konsekwentni, to sorry. Nie. Przyjdzie czas na ulicę Lizbarską, zresztą bardzo ważną decyzję Rada dzisiaj podjęła. Jeśli chodzi o ponowienie umowy z zarządem wojewódzkim, my tam przekazujemy 5 milionów, 5 radnych było bodajże przeciw generalnie tej uchwale. To jest chyba przeciw, ale to nie istotne. Przeciw. Trochę szkoda, bo jakby to, że współpracujemy z zarządem i tym radnym, którzy byli za, bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest jak przekłada się na dwie rzeczy tak naprawdę. Z zarządem dróg wojewódzkich rozmawiamy o remoncie ulicy Wojska Polskiego, która docelowo będzie zredukowana do roli drogi powiatowej albo miejskiej. I w zależności od naszych dobrych relacji, a remont tej drogi będzie kosztował pewnie z milion albo i więcej, zanim ona przestanie być drogą wojewódzką, rozmawiamy, był u nas pan dyrektor zarządu dróg wojewódzkich, między innymi w sprawie tej dotacji do drogi 512 i poruszaliśmy kwestię remontu drogi Wojska Polskiego przed przekazaniem jej samorządowi powiatowemu bądź miejskiemu, bo tak to się skończy, bo to nie będzie już droga wojewódzka za chwilę. No i tu był bardzo otwarty, bardzo nam w tym pomoże, za co dziękuję tym radnym, którzy zrozumieli. A po drugie, pani skarbnik radny miasta wyjaśniła, że zarząd województwa dotrzymał słowa i przekazał nam informacje, a za chwilę będziemy podpisywali umowę o dofinansowaniu remontu szkoły podstawowej na kwotę pani Andrzejów około 1 300 000 zł. Więc takie interesy, co ja lubię słuchać. My dajemy 500 000, robią nam chodnik za prawie 1 000 000 i jeszcze dokładają 1 300 000 do szkoły. Także ja bardzo dziękuję za mądrość radnym, którzy głosowali za. To się przełoży też na to, że będziemy mieli więcej pieniędzy na remonty dróg, na wkłady własne. To tak, żeby krok nie było. No i tyle. Dziękuję. Dziękuję. Janowicz, jeżeli mogę powiedzieć. Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Ja na temat tych pozyskiwanych milionów chciałbym parę słów powiedzieć, bo to nie jest tak pięknie, że to nasze Górowo współpracuje z województwem i nasze Górowo pozyskuje miliony, a okoliczne samorządy nie pozyskują niczego, bo pozyskują te pieniądze. No teraz jest tyle pieniędzy z tej Unii, że można praktycznie, wystarczy złożyć poprawnie wniosek i można te pieniądze otrzymać. Otrzymują Bartoszyce, otrzymuje Lidzbark. Proszę popatrzeć, ile tam jest inwestycji. A my się chwalimy, że my tylko w Górowie pozyskujemy. Nikt inny w okolicy nie pozyskuje, tylko my, dzięki temu, że współpracujemy dobrze z województwem. No przecież to jest... Panie radny, ja nie będę z panem wchodził w dyskusję, ale to, że bardzo często w licznych rankingach
ogólnopolskich jesteśmy w pierwszej dziesiątce miast, które uzyskują środki, bo trzeba patrzeć na skalę, tak? Jesteśmy najmniejszym samorządem obszarowo w kraju, a tych środków z Unii i różnych innych źródeł pozyskujemy bardzo dużo i naprawdę możemy się tym chwalić. To ja bym nie deprecjonował tej roli naszego samorządu, bo to też takie proste wcale nie jest. Tych środków naprawdę pozyskujemy, moim zdaniem, nie tylko moim, bardzo dużo i myślę sobie, że pan radny powinien być zadowolony, bo w wielu zakresach realizujemy wnioski naszych radnych, tak? Zadowolony. I owszem, tylko mi chodziło o to, bo my mówimy, że jeżeli nie będziemy współpracować z województwem, mówię o tych 500 000 głównie. Jeżeli byśmy nie dali tych 500 000, to nie pozyskalibyśmy tych środków. Czy teraz dziękujemy za to, że staliśmy na tą szkołę, tak. A o tą szkołę tak. Się staraliśmy bodajże, nie wiem, 6 lat. Zawsze te wnioski, oglądałem akurat dzisiaj nawet, patrzyłem na tą listę rankingową, to byliśmy na tej liście praktycznie na szarym końcu. Mieliśmy tam bodajże 39 punktów, no jakaś przyczyna tych punktów niskich była przecież. Panie radny, są problemy. I mało tego, teraz dostaliśmy te środki tylko dlatego, że wpłynęły dodatkowe fundusze i prawie wszyscy z tej listy dostali środki. Wszyscy, co złożyli, praktycznie dostali. Tak to powiem inaczej. Pracowaliśmy bardzo mocno z panem marszałkiem Syczem, żeby ta lista została zrealizowana i żeby te środki, które przesuwane w ramach Unii Europejskiej, korespondowałem z zarządem województwa nie tylko jako burmistrz, ale również jako prezes stowarzyszenia. I zarząd województwa przychylił się do tych wniosków, które składały. Są projekty, w których mamy dużo punktów, a są projekty, które niestety trudno brać dużą liczbę punktów, tak? Bo to była skromna inwestycja. Ja dotrzymałem słowa, Wysoka Rada dotrzymała słowa, marszałek dotrzymał słowa. Tak trudno to zrozumieć? Pracujemy razem dla Górowa. Jak widzę, i że ktoś przeszkadza, to jest bardzo niedobrze. Ja muszę Wysoką Radę przeszkodzić, bo mam kolejne spotkanie w sprawie kolejnych pieniędzy dla Górowa, między innymi. To, co mówiłem, bo to trzeba podzapinać, tak? I pan radny się nie uśmiecha, bo te sprawy trzeba załatwić. To są bardzo ważne sprawy, które nie zasługują na jedynie uśmiech. Także jeżeli radni będą mieć do mnie pytania, to pan Edward albo pani Sylwia przekaże mi odpowiedź. Także na tą chwilę bardzo serdecznie przepraszam. Ale muszę udać się na wniosek. Dziękuję. Myślę, że już chyba więcej pytań nie ma. Ja zachęcam radnych do częstszego kontaktu tutaj z panem Edwardem, telefonicznego chociażby, także tutaj, żeby nie zajmować czas antenowy, że dziury są ważne w asfalcie, ale można przekazać tą informację telefonicznie, opisać to wszystko. No niekoniecznie musi być to na sesji robione. Przewodniczący, nie wiem, czy tylko ja pana słabo słyszę od jakiegoś czasu. No nie wiem, co się dzieje. Będę mówił trochę głośniej. Zachęcam radnych do udziału telefonicznego właśnie i do przekazywania spraw dla pana Edwarda do ratusza w kontakcie telefonicznym, bądź osobistym odnośnie dziur czy czegoś tam tutaj, które są też ważne i są utrapieniem dla naszych mieszkańców. Niekoniecznie musi być to na sesji, żeby zapełniać czas antenowy. Myślę, że chyba już tematy chyba są wszystkie wyczerpane. W związku z powyższym, że pan dyrektor jeszcze tu się, tak? Pan dyrektor jeszcze? Dzień dobry, ja się przysłuchuję dyskusji. Co prawda do tej pory się nie odzywałem. Pan dyrektor Hawrylec, proszę bardzo. Chciałem dać znać, że jestem. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować samorządowi, panu burmistrzowi, panu Edwardowi za to, że codziennie współpracujemy i udaje nam się pomimo różnych przeszkód kontynuować remont szkoły. Szkoła pięknieje. Teraz kończymy remont wnętrz. To są korytarze na ulicy Szkolnej 4. Jutro wracają dzieci. Musieliśmy przez to troszeczkę zmienić organizację szkoły. Ale chciałem powiedzieć tak, że rozumiem, że czasami środków nie ma, trzeba je rozsądnie dzielić, a tutaj te środki według mnie przynajmniej są bardzo rozsądnie dzielone, bo pomimo tego, że pewnych rzeczy w remontach nie było, są tak zwane roboty dodatkowe i jestem tak naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że właściwie remontować będziemy wnętrze szkoły. To jest niezwykła sprawa, bo ten remont
właściwie jeszcze nigdy nie był przeprowadzony w takim stopniu, jak jest to robione obecnie. Wszystko dla dzieci, wszystko po to, żeby było ładniej i żeby warunki były dobre. Oczywiście dziękuję również Wysokiej Radzie za to, że akceptuje różne wnioski o zmiany budżetowe i szkoła cały czas dzięki Państwa głosowaniom, dzięki Państwa decyzjom uzyskuje fundusze na różne zmiany. A one są naprawdę niezbędne i konieczne, bo ten remont to tak naprawdę powinien się odbyć już bardzo dawno, ale cieszę się, że aktualnie on trwa i będzie trwał. Czego efektem będzie? No piękna szkoła. Tego sobie, dzieciom, no i Państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Mówił Pan Dyrektor Dariusz Hawrylec, Dyrektor Szkoły Podstawowej naszej. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Myślę, że już wszystkie tematy zostały wyczerpane. W związku z powyższym zamykam 39. sesję Rady Miasta Górowo i Łowieckie. Dziękuję bardzo.